Hej, 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 witam was ponownie bardzo serdecznie w kolejnej pokazówce. Słuchajcie, było mi dziś troszkę smutno, ponieważ raz, że nie dostałem się do zamkniętej bety Overwatcha, dzięki Blizzard, a dwa, nie dostałem się do zamkniętej bety Tree of Savior. I to były dwie takie pecetowe gry, w które planowałem sobie w najbliższy weekend pograć. A skoro w nie pograć nie mogę, to wbiłem sobie szybko i dziarsko na listę gier free to play oferowanych w tym momencie przez wydawców i powiem wam tak, po przejrzeniu wielu naprawdę badziewnych zwiastunów trafiłem na tą jedną grę, którą widzicie w tym momencie. Nazywa się Drakensang Online i no jest takim free-to-playowym klonem Diablo Trójki. Po pograniu kilku minut stwierdziłem, że jest całkiem spoko, odezwałem się do tego wydawcy i okazało się, że jak gdyby youtuberzy, którzy nagrywają materiały z tej gry, mogą porozdawać swoim widzom kody, darmowo oczywiście kody, na jak gdyby zawartość, którą zwykle w tej grze można kupić za prawdziwe pieniądze. Jeden taki kod ma mniej więcej równowartość 10 euro, a mi tych kodów przyznano aż 100, więc stwierdziłem, że kurde, po prostu grzechem byłoby ten tytuł pominąć i nie pokazać wam go w materiale, szczególnie, że i tak sam w niego w tym momencie gram. I cóż, może już tyle tytułem wstępu, pokażmy wam samą grę. To jest ekran główny, nie ma żadnego wstępu, nie ma nic, jest tylko wybór serwera. Ja gram swoją drogą na serwerze nazywającym się Grimstone, czy Grimmak się nazywa, przepraszam. I mamy do wyboru cztery klasy postaci. Jest to rycerz z zakonu smoka, czarodziej kręgu, strażnik lasu i coś, co naprawdę chyba do tej pory śni się tłumaczą, czyli parowy mechanikus, czyli krasnolud. Ja stwierdziłem, że podsumowując jak gdyby te mocne i słabe strony każdej z klas, najchętniej zagram sobie strażnikiem lasu. Jest to oczywiście postać dystansowa, całkiem fajnie wygląda moim zdaniem. Kiepsko radzi sobie przeciwko hordom, jak tutaj pisze nam opis tej postaci, ale no liczę w takim razie na to, że będę mógł solować bossów. Mogę oczywiście zmienić sobie płeć postaci, mogę zmienić... O, dopiero to zauważyłem, jeśli zmieniam płeć na kobiecą, to znika mi zmiana brody. Kobiety nie mogą mieć brody, a u krasnoludów? U krasnoludów też, ale bzdura! Krasnoludy powinny mieć brody. Dobra, mniejsza o to. Pochodzenie etniczne, czyli kolor skóry. Zmienimy sobie na bladziocha. Włosy. Tu poeksperymentujemy. No i powiem wam, że to już jest mój zestaw typowy dla gier MMORPG. Nie wiem dlaczego, ale w tym gatunku gier zawsze robię łysych kolesi z brodami. To jest dla mnie, to jest podejrzane. Przyznaję szczerze, ale tak to u mnie wygląda. Ja postać nazwę sobie standardowo i... Aha. To dziękuję wam bardzo, drodzy widzowie. Nie mogę swojego... Naprawdę... Chyba kpicie sobie. No co za bzdura, nienawidzę was. Poszło, już się bałem, że to jest jakiś, nie wiem, błąd, który po prostu sprawia, że nie mogę wybrać żadnego niku. Ej, to znaczy, że część z was już w tą grę gra. Bardzo, bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. Przyjmij zadania. No tak, wszystko wygląda dokładnie jak w Diablo. Klikam tam, gdzie chcę, żeby mój bohater się udał. Klikam na przeciwników, klikam na zleceniodawców i tak dalej. Jest oczywiście jakaś fabuła, może na wstępie sobie ją troszeczkę poczytamy, mimo że później pewnie będziemy ją ignorować. Nie, znikajcie wy, przeklęte istoty. Momencik, nie jesteś żadnym stworem, jesteś jednym z nas. Przychodzisz z innego zamku sojuszu? Nie, nie widziałem wszystkiego, ale zostaliśmy zaatakowani. Musisz pójść do twierdzy, pomóż gdzie tylko możesz. Nawigacja po misji pitu. No, tu się pokazuje mój cel, mam poszukać ocalonych w twierdzy sojuszu. Walka bardzo prosta, polega na klikaniu przeciwników, ewentualnie wybieraniu skilli, których w tym momencie, jak widzicie, jeszcze nie mamy. Mamy tutaj orba z życiem, PZ, czyli punkty życia, i orby koncentracji, czyli nie mamy jako łucznik many, mamy koncentrację. No spoko. Potwory świata mroku. Bardzo generikowe, wyglądające jak połączenie tolkienowskich orków i aliena. Prosty, krótki łuk, inwentarz. Czy jest lepszy od mojego? Tak, jest lepszy. 4/5. Podmieniony. Oczywiście pewnie będziemy musieli zabić jakiegoś pierwszego minibossa, zapoznać się z podstawowymi rzeczami jak levelowanie, uzdrawianie i tak dalej. O, buty chyba podniosłem.
Tak, ale już mi się założyły, jak to, że są moim pierwszym przedmiotem tego typu. I dopiero później gra pozwoli nam przejść do jakiegoś hubu, w którym to są inni gracze i większość NPC-ów, którzy są nam potrzebni. Dobra. Stop, kto tam? Ach, to tylko nowy kandydat na strażnika lasu. A skąd ty mnie właściwie znasz? No dobra, może nieistotne. Fajna w ogóle czapka, koleś. Mam taką samą w Destiny. Dobrze, że tu przychodzisz. Przyda się każdy łuk, ale miej się na baczności, młody człowieku. Wróg jest wszędzie. Dotarł już nawet do wewnętrznych murów. Szybko, strażniku lasu, te stwory napadły na twierdzę i wszystkich unicestwiły. Słyszałem głośne odgłosy z wysokiej hali. Pomóż mistrzowi o trudnej nazwie. Jasne, spoko. Lecę do mistrza o trudnej nazwie. Nawet muszę przyznać, że jeśli chodzi o lokację, no to bardzo przypomina Diablo. Który to był? Trzeci akt? To był trzeci akt na tych murach i tak dalej. Boże, tak dawno nie grałem w Diablo. Mam jakiegoś mocniejszego... Ła! On strzela! Nie jestem jedyną strzelającą istotą w tym świecie. Niewiarygodne. Dobra, kolega mi wydropił trochę złota i widzę całkiem sporo punktów doświadczenia. Punkty życia. Aha! Sfery uzdrowienia, czyli odpowiednik orbów z Diablo. Czyli rzeczy, które wypadają, nie trzeba ich jak gdyby podnosić. Wystarczy po nich przebiec, jeśli ma się mniej niż 100% życia i one wtedy uzdrawiają. Bardzo spoko. Bardzo mi się to w Diablo podobało, nie ukrywam. Że nie tylko połszonki, ale i właśnie takie orby, przez które trzeba przebiec. No i powoli docieramy do końca tej mapki. Nie mogę się ruszyć. Co się dzieje? Laska Grimmaga należy do mnie. I koleś uciekł. Dobra. Wow. Trochę mi ich tu zespałnił. A ja jak gdyby jeszcze nie mam... Ja jeszcze nie mam żadnych umiejętności specjalnych, które pozwoliłyby mi sobie z nimi jakoś szybciej, fajniej poradzić. Ta, tu jest jeszcze jeden typ. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy ja strzelam do przeciwników i pojawia się na nich ta zielona aura, to oni spowalniają. Aaaa! Strzelił mnie! Ale zdążyłem go w tym samym czasie zabić i levelować, więc... jest G. Precyzyjny strzał. No, umiejętności przyciągam z tego czegoś, wiadomo, ale już mi się samo ekwipowało. Precyzyjny strzał. Wystrzeliwuję precyzyjną strzałę, która wyrządza przeciwnikowi 125% twojej szkody podstawowej w postaci szkód fizycznych. Czyli po prostu czerpię pewnie z mojej koncentracji, ale zadaję większe obrażenia. No dobra. Nic więcej tu nie mówię. Aha, jest mistrz o trudnej nazwie. Młody strażniku lasu, dobrze, że przyszedłeś, mój synu. Ktoś otworzył portale prowadzące do świata mroku i ukradł różdżkę Grimmaga. Musimy coś zrobić. Grimmag był pierwszym z czarodziejów kręgu. Jako różdżka ma wielkie znaczenie dla sojuszu. Musimy ją znaleźć. Spotkajmy się w kuźni na terenie twierdzy. Ja sam przyniosłem się tam bezpośrednio za pomocą teleportacji. Dostaliśmy potężny strażnik dusz. Moc potężnego strażnika dusz może cię jeden raz po śmierci przywrócić do życia i ochrania cię po ożywieniu w miejscu śmierci przez krótki czas za pomocą magicznej tarczy. Aha, jeśli dobrze rozumiem, to jest taki przedmiot, który... w momencie, kiedy moja postać umiera, nie jest przenoszona do żadnego miasta czy czegoś w tym stylu, tylko może odrodzić się dokładnie w tym samym miejscu, jeszcze dodatkowo dostać tarczę. No to taki do cheatowania na bossach przedmiot, rozumiecie, nie? Że jeśli boss nas ubija, to ja wstaję natychmiastowo z pełnymi hapsami i tarczą i cisnę go dalej. Musimy się dowiedzieć, jaki plan ma członek sekty wobec czarodziejskiej różdżki. Grimmag jest pogrzebanym w Grimmag Stone. Grób został nazwany jego imieniem. Wierz mi, to wszystko nie jest dziełem przypadku. Tamta brama prowadzi do Grimmag Stone CTSG. Nasi umarli znajdują tam od stuleci ostatni odpoczynek. Gruszka Grimmaga może tam wyrządzić niebywałe szkody. To dziwne, dlaczego brama jest zamknięta. Musimy zbadać, co się tu dzieje. Porozmawiaj z Kowalem, bla bla bla. Aha, tu jest Kowal. Bądźcie pozdrowieni, wielmożny panie. Najpierw straszliwe odgłosy z ruin, a potem krzyki i szczęk oręża z twierdzy. A wy nie jesteście w stanie wejść do Grimmag Stone? Dawniej klucz był w posiadaniu czarodziejów kręgu. Nie mam pojęcia, gdzie on się teraz podziewa. A zatem klucz do Grimmag Stone przypuszczalnie zniknął z twierdzy. Mogę wam wykuć nowy. Potrzebuję magicznej, błękitnej stali, drewna z pielgrzymowego dębu i zaklęcia otwarcia. Poszukajcie w ruinach starego kręgu czarodziejów. G. Idziemy dalej w takim razie. Nowa lokacja.
Mam nadzieję, że już nie będziemy bić tych samych ciągle upiornych czarnych kolesi. Wo! Ożywiło nam drzewo tuż przed nosem. Przedmioty misji. Wypadło coś faktycznie. Drewno, dębu. Coś tam. Dobra, zrobimy pełne kółko, widzę, po tej lokacji. Przebudzone błoto. Ktoś miał fantazję. Taki Swamp Thing. Tak myślałem, że to drzewo się może ruszyć. Na szczęście są wolne, w dodatku ja je spowalniam. Tu też jest. A, widziałem cię, prawie cię widziałem. Dobra, co my tu mamy? Jakieś znaki zapytania na mapie, więc pewnie rzeczy, które muszę... Wow, muszę podnieść do mojego questa. A my w ogóle mamy ten nowy ten... nową umiejętność, tą od koncentracji. Musimy ją wykorzystać w końcu. No, jest troszkę mocniejsze, trzeba przyznać. Koncentracja szybko mi się odnawia, więc mogę tego śmiało używać w razie potrzeby. Dostałem chyba jakiś przedmiot nowy. Ale od razu mi się założył, szarfa. Dobra. To bez paniki. Coś się obudziło tutaj? Tak. Swamp Thing kolejny. No i tak to mniej więcej wygląda, moi mili. Ja podejrzewam, że będę miał okazję streamować z tej gry w najbliższy weekend, więc ja myślę, że te kody w ogóle, które dostałem, to ja wam rozdam po prostu tym, którzy przyłączą się do mnie na streamie. Każdy z widzów, kto przyłączy się do mnie na streamie, będzie mógł dostać ode mnie taki kodzik i oczywiście pograć ze mną również. Nie wiem jeszcze, czy są... Zaczynam, na pewno są jakieś gildie, muszą chyba być, nie? Tylko nie wiem, czy będę mógł je stworzyć na jakimś wstępnym etapie gry, czy dopiero troszkę później. Ale ja to nagrywam w czwartek, więc jak gdyby do soboty jeszcze chwila minie. Chyba że w piątek pogramy na... Dobra, to pograjmy w piątek. Ja w piątek będę publikował ten materiał, który dzisiaj nagrywam. To już w piątek wieczorem możemy sobie wspólnie wszyscy zagrać na streamie. Tu jest, ukrywa się, widzę cię. Przejdzie, nie było nic widać, nie? Wypełzło mi to takie dziadostwo na sam koniec. Dobra, brakuje mi jeszcze tylko jednego fragmentu dębu. I dwóch fragmentów magicznej stali. Podnieś, dobra. Dom zebrany, nie musimy już ich więcej zabijać. Chociaż podejrzewam, że jak mi stanie taki na drodze jak tutaj, no to sobie nie odpuszczę możliwości przywalenia mu. Poziom! Zobaczymy zaraz, co się odblokowuje przy poziomie. Nowa umiejętność. Śmiertelny rozmach. Co to takiego jest? Zatruwa twoje ostrze, które wyrządza wszystkim znajdującym się bezpośrednio przed tobą, przeciwnikom 50% szkody, bla bla bla. Czyli coś po prostu na bossów. Zadaje obrażenia, plus daje truciznę. Spoczy. A, wyczaiłem cię. Przedostatni kawałek metalu. Jak widzę, nie leci mi jakiś zapas dodatkowy tego drewna. Tylko tyle, ile potrzebowaliśmy do misji.
Co mi tu wypadło? Lepszy łuk, super, więc go sobie ubierzemy. No i chyba nic innego. Jakieś złoto, bierzemy, idziemy dalej. I dobra, sama końcóweczka, zostało nam już tylko to. I musimy zanieść teraz zebrane materiały. G, poszło. Rękawica, oczywiście, że chcę. Nie pójdę bez niej. Sama się założyła, dobra. Za chwilę jak podniesiemy jakieś alternatywne przedmioty, to sobie rzucimy okiem, czy jest duża różnica wizualna, zmieniając takie rzeczy. Jestem w sumie ciekaw. Dobra, pani Kowal, klucz poproszę. Oddaj zebrane materiały. Dobrze, że przychodzicie. A, tutaj. Pielgrzymi dom, błękitna stal, dokument z zaklęciem. Dobrze. Żart li się już w palenisku. Zaraz zaczynam, abyście mogli skończyć z tym koszmarem. Macie, ten klucz powinien wam zapewnić dostęp do Grimmax Stone, ale bądźcie ostrożni, dobrze? Dobrze, będę. Nie dość, że stwory z mrocznej mocy napadły na ruiny, to jeszcze do tego drzewa zaczęły chodzić, a bagienne istoty powstają z mokradeł? Siła mrocznej mocy zmienia całe środowisko. Nie wiem, jakie ma zamiary ten zamaskowany człowiek sekty w Grimmax Stone, ale nie jest to zapewne nic dobrego. Musimy powstrzymać parowy mechanik... Nie jestem parowym mechanikusem, czy ty nazywasz mnie kurduplem? Czy on mnie właśnie obraża? Ładnie. Klucz od Kowala zapewni nam dostęp. I się jako pierwszy spotkamy się na miejscu. No oczywiście możemy już korzystać z usług Kowala. Ale nie wiem, czy będę to teraz robił. Chyba nie ma potrzeby. Na tych takich wstępnych etapach gry zwykle nie jest to potrzebne. No i dobra. Więc to są te ich krypty Grimmax Stone. Aha, mistrz będzie mi pomagał, fajnie. To mamy taki troszkę przedsmak tego, jak będzie wyglądało w takim razie granie z kimś w party. No przeciwnicy są turbo prości, wiadomo, że to jest początek gry, ale nie mogę się doczekać, aż padniemy na jakiegoś bossa i w końcu zobaczymy, jak tutaj można robić coś wymagającego. Naramienniki, yeah! Fajnie, bo często w grach jest coś takiego, że naramienniki dostaje się dopiero tam, nie wiem, po 20 poziomie czy coś takiego, a wcześniej nie ma szansy, żeby coś takiego wypadło. Wiecie, są przedmioty, które pojawiają się dopiero w późniejszej części gry. Lepsza zbroja. No nie, akurat w tym przypadku nie widać żadnej różnicy. Łuk taki sam. Łuk gorszy. Naramienniki same mi się nałożyły. Dobra, lecimy. Skrzynia, bym przegapił skrzynię. 3 monety, no może nie jakoś szczególnie dużo. Ale na pocieszenie w sam raz. Ucieczka, no super, ale nie mam zamiaru uciekać, nie na tym poziomie trudności. Czy mi się wydaje, czy ten mój drugi strzał zdaje obrażenia wybuchowe na przeciwniku, którego uderza? Sprawdźmy. Nie, chyba nie, chyba mi się zdaje. Ale będę jeszcze próbował. Inwentory. Lepszy łuk, super. Lepsze naramienniki, super. Łucznik. Muszę zwracać większą uwagę na to, z kim walczę. Bo cały czas już się pojawiali tylko i wyłącznie przeciwnicy, którzy nic mi właściwie nie mogą zrobić. Tam coś dużego jest. To nie jestem ten, który zabrał różdżkę? Nie, to jest członek sekty o niższej randze. Szkoda. Myślałem, że jakiś konkrecik. Level wbiliśmy, 4. Rzućmy okiem w takim razie, co my tu mamy? Biegłość z umiejętnością. Co nas bije? Nie, to jest mapa. Ale mapie też się możemy przyjrzeć w sumie.
może pozwoli nam ocenić, jak duży jest ten świat. Grimmaxstone, my jesteśmy prawdopodobnie gdzieś tutaj. No jest trochę tych obszarów, jest co zwiedzać. Nie wiem, czy różne klasy postaci zaczynają w różnych miejscach. W sumie miałoby to sens, prawda? Powiedzmy, my tutaj, ktoś tutaj, ktoś tutaj, ktoś tutaj. Gdzieś tam się spotykamy w środku. Miałoby to sens, tak jak mówię. Dobra. Nam się droga rozdziela. Podejrzewam, że i tak z dwóch stron przeciwnicy się na mnie napatoczą. A, my nie zrobiliśmy jednej rzeczy przy okazji level upu. Miałem zobaczyć, jak tam się leveluje te nasze zaklęcia, bo na pewno się to robi. Umiejętności, dokładnie. Wymagana liczba punktów biegłości doświadczenia, 4. A, więc mogę sobie zrobić coś takiego na przykład. Nie, nie mogę? Czemu nie mogę dwójki wybrać? Czyli mogę coś takiego na przykład zrobić. Ale fajnie, bo nie muszę, prawda, wydawać żadnych rzeczy na reset punktów umiejętności, tylko mogę sobie kliknąć to i to i spoko, mam wybrane. Fajnie, 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 podoba mi się. Umiejętności też jest całkiem dużo, jak widzieliście. Mam tylko nadzieję, że właśnie rozgrywka rozwinie się troszeczkę skillowo. No, mówiłem, że nas będą wracać z tamtej dolnej ścieżki. Ja sobie pozwolę ich wyczyścić, żeby przypadkiem za mną nie latali. O, to co blokowałem chyba sprawia, że nasze strzały... Tak, mamy piercing na strzałach. Nasze strzały przylatują przez przeciwników i wlatują w kolejnych. Mroczne monety. Znalazłeś cenne mroczne monety, które... Niektórzy handlarze coś tam, coś tam. Okej, czyli to jest ta waluta... to jest ta waluta właśnie, za którą płaci się prawdziwymi pieniędzmi. Czyli ona też może wylecieć z przeciwników, albo to był wyłącznie element samouczka, trudno jest mi to ocenić. Ło, ło, ło! O, i tu mój piercing się przyda, patrzcie, jak będę łupał teraz. Tutaj za tyle, tu za tyle. Fajnie, ale to jest chyba tylko piercing pierwszego stopnia. To znaczy, że przez pierwszego przylatuje, a na drugim się zatrzymuje. Co i tak jest bardzo przydatne. Kurde, a pisali, że ten mój łucznik nie będzie sobie radził z hordami, a jeśli ja mam piercing na podstawowym strzale... Wow, 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 kolego! Co ty zrobisz? A przywołałeś sobie dwóch typów. No to sorry. Smutno, ale już ich nie ma. Pomóż mi! Dobrze, leży. Wypadła z niego... Jakaś nowa zbroja, świecąca się na zielono. Zaraz sprawdzimy co. I strażnik dusz. Potężny strażnik dusz. No to są jakieś przedmioty do... niezidentyfikowane przedmioty, musimy je sobie zidentyfikować. Mamy tarczę taką i mamy taką zbroję, fajnie. To zaraz wrócimy do miasta, podejrzewam, że będzie okazja właśnie to zrobić. Żadnej skrzyni tutaj nie ma, nic. O, jest skrzynia, dobrze. Tak myślałem, że w takiej lokacji skrzynia powinna się znaleźć przynajmniej jedna. Dwie monety, no błagam, co to jest? To jest tyle co nic. Wchodzimy do góry. Zobaczmy, gdzie się dostaniemy i gdzie nas to przeniesie. Okej, okay. Taki sam stół jak ten, z którego zebrano różdżkę Grimmaga. Słaby jest ten nasz koleś, wiadomo, że on ma tylko mnie tutaj supportować tym, co ja robię. Ale zadawanie obrażeń za jeden. Fajny jest ten piercing, podoba mi się. Zwykle dodanie już czegoś takiego właśnie prostego jak piercing sprawia, że gra się robi dużo bardziej skillowa. Twierdza sojuszu. Jakieś tutaj perki na mnie, jakieś buffy na mnie spadają i nie wiem, czy są dobre, czy nie są dobre. Dobra, na razie nie mamy... Wow. Ja ci najpierw poczyszczę tutaj pionasów, żeby nam nie przeszkadzali.
Dawaj, ciśniemy tego. Potężny prześladowca ze świata mroku. Ja mam jeszcze tego perka, który... znaczy perka, to umiejętność, która zatruwa, o. Chyba udało mi się go zatruć. Bo było napisane, że ona działa tylko z bliska. Muszę pamiętać na kolejnym bossie, żeby jej użyć szybko. Ej, wydaje mi się, że jednak te moje obrażenia są jakieś trochę... wybuchowe, że faktycznie jeśli uderza mojego przeciwnika tym czymś, to wybucha naokoło niego. Dobra, coś dostaliśmy. Mamy kolejny punkcik, czyli możemy sobie na przykład odwołać to i dać to. Myśliwska strzała przebija pierwszy trafiony cel, bla bla bla. Albo możemy to zostawić, bo piercing jest fajny i na przykład to zmniejsza mi koszty precyzyjnego strzału o 3 punkty koncentracji, a to każde trafienie pojedynczego strzału, precyzyjnego strzału zwiększy przez 2% twoją prędkość biegu o 20%. Średnio przydatne, to już wolę zrezygnować. Kurde, no. Usuwa koszt koncentracji dla myśliwskiej strzały? Dobra, nie kmiję. Na razie sobie zostawimy. W nic nie wpakujemy w takim razie. Spadamy stąd. Tędy. Ale pięknie rozłupaliśmy. Trochę jest za mało dźwięków, żeby to mogło konkurować z Diablo, to musi być ten feel właśnie w momencie, kiedy przeciwnik jest rozłupany, kiedy wypada z niego przedmiot i tak dalej. Tego tutaj najbardziej brakuje, ale poza tym jest gierka całkiem przyjemna, całkiem grywalna. Dobra. Wow. Mamy jakiegoś koksa, faktycznie. To ja wbiegam w niego. Zadaję mu obrażenia moim jedyneczkom. Nie wiem, czy... chyba mi się nie udało. Spróbuję jeszcze raz. O, teraz mi się udało na bank i on teraz dostaje obrażenia od trucizny. Ale bardzo krótko dostawał je, więc słabo. Mój kolega zebrał agro, więc fuck it. No to robienie uników powiedzmy jest troszeczkę skillowe, ale tylko troszeczkę. Szczególnie, że te orby wypadają aż tak bardzo. Łuk z kolcami dostałem, czyli coś mega fajnego. Grimmak zadał mi ciężkie rady, młody strażniku lasu. O, tu już wiesz, że nie jestem krasnoludem, super. To jest jakiś progres. A przecież kościste truchło tego jego mościa było tylko marionetką w rękach zła, a jednak zwyciężyliśmy. Ten zamaskowany osobnik nie dokonał jednakże tego wszystkiego w pojedynkę. To jeszcze nie koniec. Zamaskowany. Należy prawdopodobnie do sekty założonej przez czarodziejów kręgu, którzy zdradzili. Otworzyli oni portale prowadzące do świata mroku, które zostały przed tysiącleciami zapieczętowane przez Agatrona. Spotkaj mnie w Grimfordzie, CTSG. Spoko. Dozo. Jak mam się stąd... aha, tu się mogę wydostać. No i zgaduję, że Grimford będzie już taką... no, nawet wygląda na lokację, w której w końcu świat otwiera się na innych graczy i na... konkretnych NPC-ów. Jest nasz kolega, mistrz. Zaciął się chyba. O, nie wierzę, zaciął mi się. O, dobra, jest. O, odciął się. Już chciałem rezygnować, chciałem powiedzieć, że zrezygnuję. Sojusz w Grimfordzie. Grimford był kiedyś takim spokojnym miejscem. Teraz ludzie barykadują się w domach dla ochrony przed potworami. Nie jestem słaby. Albo nie, jestem słaby. Będę pilnować różdżki, a ty się rozejrzyj. Może da się pomóc tutejszym mieszkańcom. Rozejrzyj się wokół CTSG. Wcześniej był tu za wszystko odpowiedzialny wiejski urzędnik, nadęty mały człowiek o imieniu Hubert. Nadęty mały człowiek o imieniu Hubert. Chcę go spotkać. Niewykluczone, że wie on, co tu się wydarzyło i w czym możesz pomóc. Doskonale, idę szukać Huberta. Wódz Tengapała zapytał, how can I sold items? Nie, jak tu się pisze. Kanał lokalny.
Dobra, już nie chcę pisać. Już dziękuję. Już nie chcę. Dajcie mi spokój. O! O! A to wygląda jak punkt, do którego się można teleportować, aż dziwne, że się nie zaświecił. Może dlatego, że muszę najpierw wyruszyć gdzieś w miasto i znaleźć pierwszy punkt, z którego będę mógł się teleportować z powrotem tutaj. Ale jak widzicie, nawet pojawiają się tu gracze, więc niemal pewne jest to, że faktycznie tak to działa. Kto to jest? Utracony syn. Ja, o panie, musicie nam pomóc. Mój syn, on ciągle jest gdzieś jeszcze w ogóle. No, dobra. Pomogę, jasne. Poszukam ci syna. Kapłan porządku, czy on przypadkiem nie identyfikuje przedmioty? Światło pielgrzyma, nie, to nie. Nie, to nie o to mi chodzi, sorry, szukam czegoś innego. To jest kamień podróży. Super. Handlarz artefaktami, czy ty jesteś w stanie identyfikować, kolego? Zobacz ofertę, masz jakieś spalenie, ty masz po prostu przedmioty. To może tamten kapłan też coś miał. Sprawdźmy w innych kategoriach. Obejrzyj ofertę. Nie. Tylko to. Kowal. Ulep przedmiot, przetop przedmiot, napraw przedmiot. Nie, nie chcę. Może masz coś ty w ofercie. Nope. Obejrzyj ofertę. Nie, ty masz same połsząki, a ty masz co? Handlarka esencjami. Suma wszystkich esencji. Czy mógłbyś mi pomóc, panie? Te nieumarłe istoty napadły na mój dom po tym, jak pojawiły się na łąkach. Jedna z nich ukradła moją skórzaną sakwę wypełnioną po brzegi esencjami. Przynieście mi je, a nie pożałujecie. Dobrze, a co masz w ofercie? W ofercie też masz jakieś pierdoły, dobra, nie wiem o co chodzi. No kurde, nie wiem jak się identyfikuje, to jest najważniejsze w tym momencie dla mnie. Ła, prawym przyciskiem myszy! Prawym przyciskiem myszy, zidentyfikowałem. A to? Dobra, wszystko jasne. No kurde, ale będę miał teraz zbroję, błagam. Ła, się wykoksiłem. Szanuję. No i dobra, słuchajcie, myślę, że nie ma już sensu przyciągać. I tak się rozkręciłem jakoś niesamowicie długo. O, da się przybliżać. A jeszcze da się bardziej oddalić? Nie. Szkoda, że nie ma jak w Diablo, że w momencie, kiedy się przybliżasz do postaci, to kamera troszeczkę opada, że można sobie fajnego screenshota zrobić, na przykład z lokacją albo coś w tym stylu. Ale podejrzewam, że to przez to, że tutaj nie ma jakichś skyboxów, innych takich rzeczy i w ogóle ta gra mogłaby nie wyglądać zbyt dobrze z pochyloną kamerą. Ale tak czy siak, kurde, naprawdę, jestem całkiem pozytywnie zaskoczony. Ja nie siedzę zbyt dużo w grach MMORPG i free-to-play ogólnie, ale zdarza mi się tak naprawdę raz na miesiąc albo na dwa miesiące spędzić jeden weekend przy jakiejś losowo wybranej grze tego typu. I podejrzewam właśnie, że ten weekend spędzę przy tej grze. Dlatego zachęcam was, żebyście jeszcze dziś wieczorem, tego wieczoru, którego materiał pojawił się na kanale, przyłączyli się do mnie na streamie, do którego link znajdziecie w opisie do tego materiału, i każdemu z was, kto dołączy do mnie na tym streamie, znajdzie mnie gdzieś tam na mapie, rozdam kluczyk na zawartość specjalną w grze, której wartość wyceniona jest na 10 euro. Mam 100 takich kluczy, więc myślę, że każdemu, kto mnie znajdzie w grze, będę w stanie go oddać, a przy okazji jak gdyby te klucze, które zostaną, również w jakiś sposób wam rozdam. Także zachęcam i zapraszam. Dobrze, słuchajcie, bo tutaj próbując was zaprosić na streama, kompletnie pogubiłem się w dniach i w godzinach. Podsumowując ostatecznie, skoro ten materiał ląduje na kanale w niedzielę rano, to my widzimy się na streamie w niedzielę wieczorem. Myślę, że godzina 18 będzie taką, o której rozpoczniemy sobie streama. Ja nie wykluczam, że będę grał już troszeczkę wcześniej, ale powiedzmy, że od 18 rozpocznie się rozdawanie kluczy. Także jeśli chcecie się do mnie przyłączyć, będzie mi niesamowicie miło. Zarezerwujcie sobie czas na niedzielę godzinę 18 i widzimy się w grze. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia wieczorem. Pa, pa, pa.